Mamy tu rysunek prostokąta i zadanie jest takie, żeby podzielić ten prostokąt na mniejsze i równe części, i podzielić tak, żeby te mniejsze części to były kwadraty. Możemy to zrobić tak, że najpierw podzielimy prostokąt na dwa równe rzędy, a potem na pięć równych kolumn. Jeżeli czasami mylą się Wam rzędy z kolumnami, to rzędy to te od lewej do prawej. Na przykład, jeżeli to są ułożone obok siebie jabłka, to to jest pierwszy rząd, to jest drugi rząd, a to jest trzeci rząd. A kolumny to te od dołu do góry albo od góry do dołu. Czyli to by była kolumna, to by była jeszcze jedna kolumna, to trzecia kolumna i to by była czwarta kolumna. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie podzielić prostokąt na dwa rzędy. No dobrze, można to zrobić tak, że narysujemy linię od lewej do prawej równo w połowie wysokości. Podzieliliśmy prostokąt na jeden, na dwa rzędy. Znowu zatrzymajcie film i spróbujcie podzielić prostokąt na pięć kolumn. Można to zrobić tak, że narysujemy kilka linii od góry do dołu. Tu mamy pierwszą kolumnę, tutaj. Drugą kolumnę, tutaj trzecią kolumnę, tutaj czwartą kolumnę i piątą kolumnę. Mamy dwa rzędy, pierwszy, drugi i pięć kolumn. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Ciekawe jest to, że jeżeli podzielimy prostokąt w ten sposób na dwa rzędy i pięć kolumn, to ile utworzyliśmy kwadratów? Jeden, dwa.

Inaczej można zrozumieć to tak, że w każdej kolumnie są dwa jednakowe kwadraty. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A 2 plus 2 to 4, plus 2 to 6, plus 2 to 8, plus 2 to 10. Taki efekt daje podzielenie prostokąta na dwa równe rzędy i pięć równych kolumn. Powstaje w ten sposób dziesięć równych części.